Przygotujcie na pustyni drogę pańską, oto wszechmocny Pan przychodzi w mocy. Te słowa z księgi proroka Izajasza wprowadzają nas w trzeci tydzień Adwentu. Ja witam Was, drodzy, na pustyni judzkiej i muszę Wam zdradzić pewną tajemnicę. Otóż mam dwie pustynne miłości. Jednej na imię jest Negev, drugiej Wadi Ram. I kiedy myślę o dalszym fragmencie tego tekstu z księgi proroka Izajasza, o tym, że każda dolina ma być podniesiona, każdy pagórek obniżony, wszystko co nierówne ma się stać równe, to muszę Wam powiedzieć, tak trochę szkoda mi tego wszystkiego, bo to jest naprawdę piękne. To jest piękne stworzenie Boże. Ale myślę, że w naszym tekście z księgi proroka Izajasza nie chodzi o to, byśmy w tym kierunku czynili nasze wysiłki, ale ten tekst daje nam trzy zupełnie inne zadania. Dwa z nich skierowane są na zewnątrz, a jedno z nich skierowane jest bardzo do siebie. Pierwsze z naszych zadań adwentowych, a w zasadzie adwentowego przywileju, to przywilej głoszenia. My dzisiaj jesteśmy tutaj w Jerozolimie, ale ten przywilej dotyczy każdego miejsca, w którym jesteśmy. Przywilej głoszenia, no właśnie, czego, jak pyta prorok Izajasz? Tego, że jeśli chcemy oprzeć się na człowieku, to wszystko jest przemijające. Ale nieprzemijające jest Boże Słowo. Nieprzemijające jest to, co Bóg nam dał, byśmy mogli zawsze twardo stanąć na ziemi. Cokolwiek się dzieje, gdziekolwiek jesteśmy, zawsze możemy oprzeć się na tym, co nie przemija, na Bożym Słowie. I to jest ta wieść, którą zawsze możemy przekazać bliźniemu, którą zawsze możemy przekazać, by i inni mogli znaleźć twardy grunt, by postawić na nim swoje nogi. Pocieszajcie. Pocieszajcie, mój lud, mówi wasz Bóg. Drodzy, to nasze drugie zadanie na ten trzeci tydzień Adwentu. Drugie zadanie, drugi przywilej, ale równocześnie myślę, że olbrzymie wyzwanie, dlatego że pocieszanie nie jest łatwe. Myślę, że każdy z nas w swoim życiu znalazł się w sytuacji, w której czuliśmy, że nie mamy słów, nie wiemy co powiedzieć, jak zareagować na tragedię, na rozstania, na to wszystko, co stało się drugiemu człowiekowi i może wtedy gdzieś w sposób taki intuicyjny mówimy, wycofamy się. A może rzeczywiście w pocieszaniu początek jest w tym, że jesteśmy. Bo kiedy można pocieszać? Wtedy, kiedy się jest. Nie trzeba udawać, że się wierzy, na wszystko ma się rozwiązanie, że wszystko potrafimy wytłumaczyć, ale być może wszystko zaczyna się wtedy, kiedy potrafimy z drugim człowiekiem siąść przy filiżance kawy, herbaty i poświęcić to, co najcenniejsze. Pocieszajcie, pocieszajcie, mój lud, mówi wasz Bóg. Tak jak mówiłem, trzecie adwentowe zadanie skierowane jest do siebie. To znaczy, że trzeba je wziąć do siebie, bo przecież kiedy Słowo Boże mówi o tym, że każda dolina ma być podniesiona, każdy pagórek obniżony, to co strome niech się stanie doliną, to nie chodzi o to, byśmy wychodzili gdzieś na pustynię i tam kierowali swoje wysiłki, ale byśmy spojrzeli na siebie. Drodzy, czy myśleliście o tym, że to ja mogę być pustynią? Że to ja potrzebuję tego, by we mnie wszystko wyrównać, poprawić? Czy spoglądaliśmy na swoje zachowanie, słowa, odzywki, komentarze? To może one stanowią dolinę, w którą ludzie wpadają? To może one stanowią czasami stromy z bok, na które nikt nie może wejść? To może my jesteśmy niedostępni? I to zadanie jest bardzo ważne i potrzebne i skierowane jest do siebie. Byśmy w tym adwentowym czasie pomyśleli, że to ja muszę przygotować swoją pustynię, przygotować drogę na tej pustyni, by mógł tutaj wejść Pan. Przygotujcie na pustyni drogę Panu. Oto wszechmocny Pan przychodzi w mocy. Przychodzi do mnie i do ciebie. A na kolejny adwentowy tydzień życzę Wam dużo Bożego błogosławieństwa i dużo, dużo radości. Zostańcie z Bogiem.